Oje, Mario Time! Zagrajnik TV. Powiem krótko. Mario Kart Live Home Circuit to spełnienie marzeń z dzieciństwa. Bo kto, będąc dzieckiem, nie marzył o autku na sterowanie z zamontowaną kamerką? Kto nie chciał zobaczyć swojego pokoju z perspektywy zabawek? I kto nie marzył o tym, by przenieść się do ich świata? Odpowiedź: każdy chciał. No chyba, że był dziwakiem i od maleńkości nienawidził dobrej zabawy. No, a teraz Nintendo pozwala w końcu spełnić te wszystkie marzenia, dostarczając jednocześnie najlepszą adaptację gry komputerowej w świecie rzeczywistym. Bo Mario Kart Live, czyli autko na sterowanie połączone z grą w rozszerzonej rzeczywistości, to nie jakiś substytut, bieda zabawka czy skok na kasę, a po prostu Mario Kart. Z tym, że na żywo. I o ludzie, ależ to Mario Kart na żywo dobrze się gra! Więc powtórzę. Mario Kart Live to przeniesienie znanej i ukochanej wyścigowej serii Nintendo do naszego świata. I fakt, że autkiem sterujemy za pomocą Switcha, do którego przesłany jest obraz kamerki, to dopiero początek. Nie tylko bowiem sami ustalamy trasy, ale też dzięki rozszerzonej rzeczywistości, podczas jazdy doświadczamy tego wszystkiego, co znamy z gier. Od ścigających się z nami komputerowych przeciwników, jeżeli akurat nie mamy znajomych także posiadających Mario Kart Live, po dostępne tryby gry, wszystkie ikoniczne znajdźki, czy obecne na trasach bonusy i przeszkadzajki. Ba, twórcom udało się nawet zaimplementować w Mario Kart Live drifty i, wierzcie albo nie, ale w akcji czucie niemal tak samo jak w oryginale. Ale od początku. W pudełku z, nazwijmy to, grą znajduje się autko, cztery kartonowe rozkładane bramki, dwie bandy, kabelek do ładowania i tyle. Samej gry nie ma, bo te trzeba ściągnąć z e-shopu. Za darmo, bo przecież bez autka i tak jest ona bezużyteczna. Samo autko jest dość małe, leciutkie i zaskakująco dobrze wykonane. Plastik jest solidny i nic tu nie trzeszczy ani się nie chwieje, a całość wygląda na wytrzymałą. Szczególnie pancerny zdaje się być wysięgnik z kamerką i przedni zderzak i faktycznie, mimo że jedno i drugie gęsto i często miało podczas moich dwudniowych intensywnych testów bliski i nagły kontakt z różnymi twardymi obiektami, nic im się nie stało. Na zderzaku widać tylko kilka rysek. Świetnie wykonane są też gumowe i puste w środku koła, amortyzujące przynajmniej część strząsów. Z tyłu autka znajduje się świecąca dioda, dzięki której łatwo jest zlokalizować nawet w ciemnościach, a po prawej stronie umiejscowiony jest przycisk zasilania oraz zaślepka ukrywająca gniazdo USB-C. Autko ładuje się do pełna w około 2 godziny, zaś bateria wystarcza na średnio 1,5 godziny jazdy. Osobną kwestią jest, że autko jest po prostu śliczne, a siedzący za kółkiem Mario został oddany w najmniejszych detalach. Czuć i widać, że to zabawka za kilkaset złotych, a nie jakaś bazarowa tandeta. Prawdziwy efekt wow ma jednak miejsce dopiero po sparowaniu autka z konsolą, co notabene zajmuje tylko chwilę. Pewnie obraz kamerki, jaki nam się wówczas ukazuje, jest raczej średniej jakości, choć trzeba przyznać, że radzi sobie ona nawet przy dość słabym świetle, ale raz, że sama możliwość zobaczenia mieszkania z takiej perspektywy to coś fantastycznego i dwa, opóźnienie jest ledwo wyczuwalne. Miałem co do tego obawy, ale na oko ping oscyluje w okolicach 80-100 milisekund, co oznacza doskonale komfortową zabawę. Gdy minie pierwszy zachwyt, dojdziemy pewnie do wniosku, że autko jest dość wolne. A przynajmniej na takie wygląda, gdy patrzy się na nie z góry, bo z perspektywy kamerki prędkość okazuje się być już całkiem okej. Całkiem okej przy domyślnej pojemności silnika na poziomie 50 cm sześciennych. Tych są jednak aż 4 i już przy setce prędkość autka staje się zdecydowanie zadowalająca. Po kilku godzinach zabawy odblokujemy natomiast kolejny poziom, 150 cm sześciennych, przy którym autko naprawdę zaczyna pędzić i widać to nawet z góry, sterowanie nim faktycznie wymaga uwagi, a nawet wówczas dość często zdarzają się spektakularne kraksy. No, i jest jeszcze poziom 200. I całe szczęście, że żeby go odblokować, trzeba ukończyć kilkadziesiąt wyścigów, bo nawet po oswojeniu się z autkiem, kraksy przy tej pojemności silnika zdarzają się już non-stop. Trasa widziana z kamerki przesuwa się jak szalona, autkiem odczuwalnie ciężej się steruje, a każdy ostry zakręt staje się wyzwaniem. I właśnie wtedy warto się zastanowić nad włączeniem asysty, która chroni nas przed wypadnięciem z trasy. Tak, jest tu takie coś. Ale prawdę mówiąc, dla mnie poziom 200 to już nawet za szybko i dużo lepiej bawię się na 150 i 100, w zależności od tego, jak skomplikowana jest trasa, czyli dokładnie jak w prawdziwym Mario Kart, gdzie też właściwie nigdy nie gram na poziomie 200. Szczególnie, że bazowa prędkość autka to jedno, ale przecież to co chwilę dostaje jakieś przyspieszenie. Albo za sprawą znalezionego grzybka, albo przyspieszającej bramki, albo, no właśnie, driftów.
Każdy, kto grał nieco więcej w jakąkolwiek część Mario Kart, dobrze wie, że tak naprawdę są to gry w driftowanie i bez driftowania nie ma co nawet myśleć o zwycięstwie. Mechanika jest banalna. Im dłuższy drift, tym mocniejszy dopalasz po jego ukończeniu. Najlepiej driftować więc na każdym zakręcie, czyli właściwie non-stop. Pytanie, jak oddać tę kluczową mechanikę w przypadku autka na sterowanie? Przyznam szczerze, nie wierzyłem, że to możliwe. Ba, byłem pewien, że to niemożliwe, więc przez pierwszych kilka godzin nawet nie sprawdzałem, czy da się w live driftować, bo w końcu i tak bawiłem się przednio. No ale da się! I serio, to jest to! To jest niemal dokładnie to samo, co znamy z oryginalnych Mario Kart. A jak udało się to twórcom osiągnąć? Otóż gdy zaczynamy driftować, autko nieznacznie zwalnia i blokuje kierownicę w określonym kierunku, co w połączeniu z możliwością nieznacznego korygowania kursu daje efekt, jakby autko faktycznie się ślizgało i faktycznie pomaga to wchodzić w ciasne zakręty. Dokładnie tak jak w oryginale, także w live dąży się tu więc do tego, by driftować właściwie non-stop i jest to dokładnie tak samo przyjemne. Więc tak, wiem, że zabrzmi to śmiesznie, zważywszy na fakt, że chodzi o autko na sterowanie, ale model jazdy jest w Mario Kart Live jak żywcem przeniesiony z gier i każdy fan serii momentalnie poczuje się tu jak w domu. Samo jeżdżenie to tutaj ubaw po pachy. Jednak nawet świetny model jazdy to jeszcze za mało, by można było mówić o grze, bo tą Mario Kart Live staje się dopiero dzięki rozszerzonej rzeczywistości. Zabawa zaczyna się od ustawienia trasy. Nie w pierwszej chwili może się wydawać, że przy pomocy tylko czterech tekturowych bramek ciężko będzie stworzyć coś ciekawego. Otóż nic bardziej mylnego. Bramki służą bowiem tylko za checkpointy i miejsca, w których mogą znajdować się dodatkowe znajdźki, bonusy lub przeszkody, to jednak jak będzie wyglądała trasa pomiędzy bramkami zależy już wyłącznie od naszej kreatywności. I wyznaczamy ją w najprostszy możliwy sposób, przejeżdżając po prostu pomiędzy kolejnymi bramkami, a konsolka sama zapamiętuje najdziksze zakręty czy nawet spirale. I jasne, czasem aplikacja ma kłopot z odnalezieniem się w przestrzeni i wówczas cała trasa może się przesunąć, prowadząc nas na przykład w ścianę, ale raz, że wcale nie zdarza się to aż tak często i dwa, ostatecznie i tak zawsze możemy i powinniśmy jechać po faktycznie istniejącej trasie, z którą ta wirtualna i tak zawsze się kalibruje, gdy przejeżdżamy przez bramki. No właśnie, kształt wirtualnej trasy to jedno, ale znacznie ważniejsze jest wcześniejsze przygotowanie jej w świecie rzeczywistym. I to jest dopiero ubaw. Zaczyna się dość skromnie, od ustawienia jakichś band zabawek czy książek, czy wyznaczenia fragmentu trasy pod jakimś meblem, z każdym kolejnym przejazdem zaczyna się jednak kombinować. U nas standardowym elementem tras szybko stał się więc na przykład niewielki dywanik, na którym autko odczuwalnie zwalnia, ciężej się nim kieruje, no i mocno nim telepie, czyli wypisz, wymaluj odcinek offroadowy. Szybko staliśmy się też fanami długich i wąskich tuneli, które z czasem stawały się tylko niewiele szersze niż samo autko i w których dodatkowo niemal nic nie widać, więc zarówno wjechanie do nich, jak i wyjechanie wymaga ogromnej precyzji. Potencjał jest jednak nieskończony. Na trasie można stawiać piłki, które przemieszczają się po każdej kraksie, na wybranym odcinku druga osoba może strzelać do autka z nerfów, można kłaść niewielkie rampy, bo autko jest w stanie pokonywać wzniesienia o bardzo małym nachyleniu, czy ustawiać poduszki w taki sposób, by zaledwie po ich dotknięciu wywracały się na trasę, blokując samochodzik. Im dłużej się jeździ i im więcej wymyśla się tras, tym bardziej pokręcone pomysły wpadają do głowy, aż w końcu dla każdego przedmiotu w pomieszczeniu znajdzie się jakieś zastosowanie. Ba, dokładnie jak w oryginalnym Mario Kart, także w live na trasach mogą znajdować się skróty, bo gra pozwala na omijanie bramek. Jeżeli chodzi o rozszerzoną rzeczywistość, to objawia się ona nie tylko w postaci zapisanego kształtu trasy czy ścigających się z nami botów. W zależności od wybranego środowiska zmienia się otóż wygląd i właściwości bramek. Raz są to rury, między którymi przemykają znajdźki, innym razem magnesy ułatwiające trafienie do bramki, przydatne szczególnie przy ciasnych zakrętach, a kiedy indziej na bramkach wirują niebezpieczne ogniste bicze lub po obu ich stronach uderzają wściekle tłumpy, przez które obraz trzęsie się jak szalony. Każdy z kilkunastu środowisk, znanych oczywiście z oryginalnego Mario Kart, ma też swoją specyfikę. Jak na przykład określone rozstawiane na trasie przeszkody, dodatkowe przyspieszające znajdźki, ukryte w trawie grzybki, czy wichura na mapach pustynnych. Ta pojawia się od czasu do czasu i faktycznie trzeba z nią walczyć, bo znosi nasze autko z trasy. Istnym mózgotrzepem są natomiast magiczne bramki zmieniające w locie obraz na lustrzane odbicie. Średnio podobają mi się natomiast nakładki ekranowe przypisane do określonych motywów, bo nierzadko mocno ograniczają one widoczność. I jest to wina nie tylko zdecydowanie za dużej winiety, ale też niektórych nakładanych na ekran filtrów. Szkoda, że nie da się ich wyłączyć albo choć stopniować ich nasycenia.
wszystkie wymyślone przez siebie trasy można objeżdżać w kilku trybach. Jest i standardowy Grand Prix, czyli puchar z botami, na które składają się trzy wyścigi. Jest wyścig dowolny i jest próba czasu, w której możemy się ścigać sami ze sobą. I oczywiście we wszystkich tych trybach mamy możliwość wybrania jednej z czterech prędkości, a po jakimś czasie także trybu lustrzanego odbicia, czyli świetnego barieru powodującego, że nie tylko znany tor zaczyna wyglądać obco, ale też cały pokój zaczyna wyglądać obco. No i jest wspomniany wcześniej multiplayer z innymi żywymi graczami, którego niestety nie dane było mi wypróbować. Mogę sobie jednak wyobrazić, że gdy po torze ściga się więcej niż jeden samochodzik, zabawa staje się jeszcze lepsza. Mario Kart Life nie jest jednak wolny od pewnych technicznych słabości. Tą największą, najbardziej dotkliwą jest niewielki zasięg, na jakim autko może się komunikować ze Switchem, bo mowa zaledwie o 5 metrach. I w zależności od znajdujących się w pokoju przeszkód, jak na przykład meble, sygnał może czasem rwać już na 4 metrach. I oczywiście nie jest to nic fajnego. Chciałoby się, żeby sygnał sięgał choćby te 3 metry dalej i żeby nie było na tym polu żadnych kłopotów, ale też naprawdę nie ma tragedii. No i jeżeli pamięta się, że Switch to konsolka, która ma już prawie 4 lata, że już w dniu premiery nie była demonem wydajności i że z całą pewnością projektując ją nikt nie myślałby zaopatrzyć ją w moduł Wi-Fi tak wydajny, by bez kłopotu radził sobie z przesyłaniem obrazu ze zdalnie sterowanego samochodziku, to fakt, że to wszystko w ogóle działa i tak robi olbrzymie wrażenie. Samo Nintendo podsuwa też pomysły, które mogą pomóc obejść jakoś kłopot lagów. Tym najlepszym jest granie w trybie przenośnym i usadowienie się ze Switchem gdzieś w środku trasy, tak żeby każdy jej punkt był mniej więcej tak samo daleko od konsolki. Inną radą jest wyłączenie na czas zabawy wszystkich urządzeń korzystających z Wi-Fi, by uniknąć ewentualnych zakłóceń. I faktycznie obie te rady są pomocne, choć akurat ja na czas testów i tak grałem głównie na telewizorze, żeby móc zgrywać obraz i dość szybko nauczyłem się jakoś z lagami żyć. Po jakimś czasie wiedziałem już, w jakim miejscu pokoju obraz na chwilkę przytnie, a było to w samym jego rogu, za stołem i ławą, i urządziłem tam mroczny tunel lagów, który stanowił dodatkową przeszkodę. Więc uspokajam. Choć kłopoty z sygnałem są odczuwalne i choć trzeba do nich przywyknąć, wcale nie kładą się cieniem na zabawę. I nie zmieniają faktu, że ta jest po prostu przednia. No ale pewnie zadajecie sobie pytanie, czy ta zabawka warta jest aż 400 zł. Mogłoby się w końcu wydawać, że za pudełko, w którym znajduje się tylko jedno autko i parę kartonów, to za dużo. Ja jednak uważam, że zdecydowanie warto. Bo pomijam już fakt, jak dobrze to autko jest wykonane i jak wypełniona zawartością jest gra, ale czegoś takiego jeszcze po prostu nie było. To pierwsza i jedyna zabawka, która dzięki rozszerzonej rzeczywistości tak płynnie przechodzi w pełnoprawną grę komputerową. Bo powtarzam, to nie jest coś, co udaje Mario Kart. To Mario Kart na żywo. Z świetnym modelem jazdy, driftami i masą znajdziek. Do diaska! Jeżeli akurat słabo nam idzie, możemy nawet zmienić się w Bullet Billa, co włączy nam na chwilę autopilota. I chyba jedyna ważna mechanika z Mario Kart, jakiej tu brakuje, to trzymanie na plecach niektórych znajdziek, by chronić się przed atakami przeciwników. Więc nie. Mario Kart Live to nie jest zabawka na jeden wieczór, bo można się już spotkać z takimi opiniami. To niezwykle udany i zabawny eksperyment z pogranicza gier i zabawek, które wciąga na wiele, wiele godzin i do którego autentycznie chce się wracać. W każdym razie ja z Jayem nie mogliśmy się od Mario Kart oderwać, ciesząc się autkiem jak małe dzieci, które dostały pod choinkę nową, odjechaną zabawkę. Uciekam do tunelu! Ty uciekaj do tunelu! No i co? No i teraz gówno mi zrobić. Patrz, to jest bossem. Gdzie on jest? Dobra, patrz, likwiduję bossa. Ty, za każdym razem się chyba, nie? Patrz, tam między swoimi nogami. Patrz, jest tu ten, naboje teraz zostały. To jest... Dlatego polecam Mario Kart Live każdemu, kto ciągle ma w sobie dziecko. Kto uwielbia Mario Kart i kto ma odpowiednio duży pokój, by tworzyć w nim najdziksze trasy. Bo serio, mały pokój może być jednak nieco za mały. Nie mam więc cienia wątpliwości, że Mario Kart Live zasługuje na najwyższe zagranikowe odznaczenie, czyli złotą raciczkę. A właśnie, Mario Kart Live wcale nie tworzyło Nintendo, a amerykańskie studio Villain, założone m.in. przez weteranów z EA. Po tym, gdy ludzie z Villain wpadli na pomysł ścigałki odbywające się w rozszerzonej rzeczywistości, przedstawili go Nintendo, które przyznało, że kryje się w nim olbrzymi potencjał, a następnie dało zielone światło na stworzenie Mario Kart Live. Taka ciekawostka. No, to dajcie znać, co wy myślicie o Mario Kart Live, a jeżeli podobał wam się ten film, koniecznie zostawcie suba i łapkę w górę. No i cóż, trzymajcie się!